Zaczniemy od tego obrazka, bo dzisiaj nasz program naprawdę będzie, uwaga, bunkry. I dzisiaj będziemy poważni. Będzie, uwaga, wiele rzeczy. Uwaga, głowa, tego nie, nie, na temat głowy nic nie mówimy. Nie, powiemy coś na temat kąpieli. Może. Powiemy? Powiemy. Dobra, to znaczy, wiesz co, powiemy. Taki pokażemy, pokażemy, tak jest. I tego nie róbcie. Znaczy, niczego nie róbcie. Tam tego, nie wchodźcie, co my tam nie wchodźcie. Panie i panowie, witajcie. Dzisiaj mamy dla was odcinek specjalny, dlatego też jesteśmy tak rozochoceni, jesteśmy tak rozpaleni. My już wyszliśmy stamtąd. Wiemy, co tam jest. Wiemy, co zobaczyliśmy i. Co przeżyliśmy. Jestem czerwony, nie? Widać, nie? No, to adrenalinka. Ja zapraszamy was dzisiaj do miejsca, na którego temat nie wiemy praktycznie nic. Wiemy natomiast, że jest magiczne, że jest cudowne, że jest genialne i że warto je zobaczyć. No i serduszka i tak dalej. Czemu serduszko? Nie, nie wiem, tak już mi się skojarzyło, no jak tak mówiłeś. Znowu będą pisać i mówić, tak jak z kwiatami. Ale uratowałeś mi życie dzisiaj. Pomogłeś ja? Ratować moje życie. Tak. Nie, to tylko skarpetkę ci pożyczyłem. No właśnie. Aha. Ale o tym później. Skarpetka. Drodzy moi, nie ma co gadać. Zasuwamy tam, gdzie mieliśmy zasuwać. Ja sobie zastosowałem sposób wchodzenia nogami do przodu. Jest to mniej wygodne, ale dużo bardziej komfortowe. Ręce do góry i wsuwać. Jest bezpiecznie. Jest super. Spoko, spoko, ja tutaj przekładam. Tylko nie. Tak. Plus. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jest gdzieś super, bokiem, super. Bokiem. No. O kurde. No to, drodzy państwo, jesteśmy w jaskini Smoka. Przepięknie. Ale to jest miejsce, gdzie bardzo długo nikogo nie było. Zobaczcie. O! Zobaczcie. Tu jeszcze widać ewidentnie farbę. Farbę, która stanowiła podłoże. Koszary. Zobaczcie, trochę fantów zostało. Zostałości po masce. Maska jeszcze materiałowa. No ciekawie. To jest uchwyt z tyłu. I jeszcze, co to jest, papier toaletowy chyba. Patrzcie, jeszcze jest puszka od maski z zawartością. Prawdopodobnie właśnie ta maska tutaj była. Zastanawiam się, czy jestem bardziej zmęczony, czy ta adrenalina działa w ten sposób, bo to jest magia. Patrzcie, zawiesia do łóżek. Prawdopodobnie tutaj, w tym budynku koszarowym, było co najmniej dwa rzędy łóżek, jak nie więcej. Tutaj
to jest właśnie to, co pokazywaliśmy wam wielokrotnie, czyli prawdopodobnie mamy tak, kanał odprowadzający ścieki, a tutaj były podstawy pod zbiorniki. No i wszystko by się zgadzało. Zobaczcie, jak żelbet był tutaj robiony. Tu jest po prostu kosmos. To jest po prostu magia. Dajesz wycinę, ale tam masz gaśnicę. To masz. Jest teraz gaśnica. Powinien powiedzieć i wyszedł Niemiec i to ranny. Tak. Zobaczcie. 6 metrów kwadratowych drzwi, które się tu znajdowały. Natomiast... No muszę powiedzieć, że jest po prostu kosmos. Tomek, co ty tutaj robisz? Jest po prostu kosmos. Co ty tutaj robisz? Przyszedłem. Co ty? Poczekaj, bo ja nie mogę złapać tutaj w ogóle oddechu z wrażenia. Ja też. Pozostałości po rurach. Przewody. Uchwyty, zawiesia. To wszystko, o czym opowiadaliśmy wam, tutaj to po prostu jest. Najlepsze jest to, że w końcu udało się wyjaśnić, jest, tylko że my już też wiemy, ktoś już wcześniej był, ale jeden z mitów MRU, koszary na Ludendorffie. Są. Są. Gratulujemy tym, którzy przepracowali tutaj kupę czasu, bo to, żeby nikt nie powiedział, że przywłaszczyliśmy sobie ich zasługi, absolutnie. Udało nam się tu wejść dzięki ludziom, którzy to po prostu wykopali to. Panie, zobaczcie. Nie jest też mitem, że jest tutaj, znaczy trudno powiedzieć, bo jeszcze nie potwierdziłem, ale że jest jeszcze jedno wejście. Tam może być na końcu jeszcze coś. Zdradzę ci tajemnicę. Nie, nie zdradzaj mi na razie nic, proszę. Nic nie ma. Ten wyjdź. Ja tu najpierw chcę jeszcze zajrzeć. Tu muszę pooglądać, Przemek, bo patrzcie, to pomieszczenie z góry. Patrz. No i napis jeszcze za tobą. Niesamowite. Rurę 2. Niesamowite. Patrzcie, tu kable jeszcze pocięte. O kurde, rury żółte. Zobacz. Rurę Raum. Pokój ciszy? I izba odpoczynku. Izba odpoczynku. Tutaj, nie wiem, czy będzie widoczne. Tu jest trójeczka. No jak koszary, to nie ma innego wyjścia, ale to jest kosmos. My to robimy na kanał, czy jak? Kosmos. No. Aha. Na kanał. Przywitałeś się z widzami? Jeszcze nie. Bo nie wiem, znaczy nie, przywitaliśmy się już wcześniej. Tak? Tak. Okej. Okay. Tylko troszkę kolejność nam się zmieniła. My się przywitamy później. Ale tu jest kosmos. Tu są jakieś opakowania od czegoś. Znaczy nie, tutaj to masz. Ja to tylko tak dokumentację robię na... Ja ci właśnie pokażę, że też tata coś tam. Patrzcie, gaśnica. Tu jest wiele rzeczy. O kurde. A co to jest? Krzesło. Elementy krzesła. Ale tu jest kosmos. Ale to też oznacza, że to było wystrzelone. Wysadzone. Wystrzelone w powietrze. Całkiem nieźle. Idę po rurze, która podwieszona była pod sufitem. Kurczę, no. To nie, to jest adrenalina. To jest po prostu... Adrenalina. Jest fantazja. Dzisiaj nawet mikrofonów nie podpiąłem, bo nie sądziłem, że tak pięknie to będzie wyglądało. O ludzie kochani, powyginane pręty. To są pręty, które stanowiły w wypadku tego pomieszczenia strop, a w wypadku tego podłogę. Pozostałeś na krótki. Ktoś tu, zobacz. Maska przeciwgazowa. Tak, maska była tam w lepszym stanie trochę. A to są instrukcje od maski prawdopodobnie. No cały stos był. Zobacz. Patrz. Prawdziwa niemiecka gaśnica. Oj, jeszcze zachowały się elementy. No, napisy. Diese, böse, luze. Luze. Pewnie niemiecki miał być. Kafelki nawet zostały. My przeszliśmy rurą. Zobaczcie. Ale możesz zejść na... Ale to jest magia. Którą rurą? To się po prostu... To się po prostu nie dzieje.
Naprawdę, to jest tak wielki ewenement. Chcesz światełko? No, jak chcesz się podobać, masz uchwyt do niego? Nie mam. Masz. Mam. Znaczy, jest uchwyt, niego... założę, będzie się trochę lepiej świeciło. A. Dobra, bo ja swoje nie wziąłem. Lampki, jest git. To oto mają pretensje, że tu były zrobione prace. Zobaczcie, to wyciągnięty strop jest na belkach podstawowane. I tu kopali. Prawdopodobnie chodzi o te, o to, ten wpis dotyczy tego. Tam jeszcze jest, ja już byłem tam u góry, tam jest przejście i prawdopodobnie tam jest wyjście dalej. Zobaczyć kawałek dalej. I to jest to drugie wejście, o którym była mowa, tylko nie wiem, czy jest droższe. Po prostu tu na patrz, zajrzałem. To. Tu jest na ścianie jeszcze instrukcja. Inaczej. O kurde. Zobaczcie. No specjalnie zatrzymałem, żebyście mogli zobaczyć. Dzisiaj, ja rozumiem, jest sporo chaosu, ale niech tak też zostanie, bo to jest magiczne miejsce. Miejsce, gdzie dawno, dawno nie było ludzi. No poza oczywiście tymi, którzy, no, poza tymi, którzy to otworzyli, którzy weszli, ale istnieje prawdopodobieństwo, że prace tutaj jakieś prowadzą od dłuższego czasu. Ale wiesz co, to trzeba powiedzieć jasno i o tym już mówiliśmy nieraz w naszych programach. O co można mieć pretensje do takich ludzi? O to, że zrobili to nikomu nie mówiąc, nikomu nie zgłaszając. Tak naprawdę nie jest podejrzenie, bo jak my się tutaj znaleźliśmy, tak? Powiemy czy nie powiemy? No z donosu, no. Z donosu, tak, że było wejście i że ktoś coś ukradł. I tak się właśnie dowiedzieliśmy. I tak się tutaj znaleźliśmy. I taka jest prawda. I już się do tego nikt nie przyzna. Nawet jeżeli będzie wiadomo, kto to będzie. Nie przyzna. I to można mieć pretensje. I proszę, to jest to, co nieraz mówimy, że... Po co się bunkruje? No właśnie, po co kratuje? No właśnie po to. Powiecie, że... Bo muzeum zbija kasę. No ale ta kasa, którą tak bardzo zbija muzeum, potrzebna jest do zabezpieczania takich miejsc, do kolejnych prac. Ale teraz jest, ktoś bije, osoba prywatna. No tak. To nie będzie już, tego nie zobaczy turysta, nawet jak tu miłość fortyfikacji przyjedzie, to nie zobaczy tego, to gdzieś trafi do jakiejś prywatnej kolekcji, w której tego nie zobaczysz. No nie, ktoś będzie... Nie, wiesz co, ja nawet idę w kierunku tym, że to nie, że trafi do prywatnej kolekcji. Nie zaglądasz tam dalej? Zaraz zajrzę, bo chcę od dołu tam zajrzeć. A, to ja zajrzę teraz od góry. Ja myślę, że to może też polegać na tym, że ktoś po prostu to sprzeda. Tak, no nie tak, będzie ale chciał, nie do muzeum. No, nie będzie chciał zrobić z tym pożytku, w sensie potrzymam w domu, później ludziom pokażę, tylko po prostu sprzeda i zarobi pieniądze. I tutaj ci przeciwnicy kratowania niech odpowiedzą, co lepiej. Czy pazerne muzeum, w którym możecie pójść i za śmieszne pieniądze obejrzeć to wszystko, co w bunkrach było, czy ewentualnie fantastyczni filantropi, którzy wybierają stąd różne dziwne rzeczy, ale nigdy więcej tego nie zobaczycie. Ja wiem, że moralizuję w tej chwili trochę, ale takie moralizowanie może odniesie jakieś skutki i może zrozumiecie wreszcie, że to muzeum wcale nie jest takie złe, jakby się mogło wydawać. Bo mimo tego kratowania, niepozwalania co niektórym bunkrowcom wchodzeniu do środka, to jednak... No. Co? Chyba, tak jak patrzę tam, to mój limit na dzień dzisiejszy się wyczerpał. Mówisz? No ja nie jestem z tych, co by nie zajrzeli, tak? Ja już zajrzałem, ale tam, żeby zejść na dół. A czemu nie? Nie, znaczy nie, tu jest piasek. Dzisiaj już tak, przyznam się, że i taki. Czekaj, Przemek. Czapka mnie boli. Nie chciałbym cię gdzieś tam skaleczyć. Nie. I czapka mnie boli, już nurkowałem. To najgorsze, że i nie mam kasku. Piasku, no ja na szczęście mam kask. O kurde. No powiem wam, że jest dosyć grubo. Tylko zastanawiam się, jak to później tam wyjść. Jakby co, to cię będę wyciągał za nogi. Tak, za nogi. Najgorsze, że tu właśnie jest mnóstwo piachu. Jest w domu. Masz dużo miejsca od góry. Od góry? Nie wiem. Czekaj, próbuję tutaj przegiąć trochę kamerę. Tutaj zobaczyć. No to masz.
To jest tu kawałek pomieszczenia jeszcze. Tak. Próbuję. Widzicie w tej chwili więcej niż. No. Pukaj do góry. Tak, tak. Właśnie zauważyłem. Nie pukaj w pręty. Dobra. Nie zdecyduję się tam wejść. Zaraz tylko pokażę, jak to wygląda. Jest bardzo, bardzo mało miejsca. Ale czegoż to się nie robi. Opa! O kurde, wejście po tym piachu. Taki trochę kosmos jest. Nogami do góry. Opa. Opa. Ciężko. Nawet bardzo. Przebywanie w tym miejscu nie jest najbezpieczniejsze, bo okazuje się, że głowa jest poniżej całego ciała, czyli w pewnym momencie mogłoby mi zabraknąć i mogłoby się znaleźć za dużo krwi. No i byłby mały problem. Dobra. Udało się. Ale miejsce naprawdę małe. Robi wrażenie, ale powiem tak, zejście tam jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, bardzo. Jak chcesz, to ja ci dam nagranie z mojej kamery, co dzisiaj się jeszcze odbyło, czego nie ma na twojej kamerze. Przemek. Ja uważam, że dzisiaj mój limit, jeżeli chodzi o podejmowanie ryzyka i różne takie akcje, to już się wyczerpał. Ale tu nie chodzi o limit w tym momencie. Chodzi o zwykłe bezpieczeństwo. Tak. Się. Bo tam trzeba było nakopać. Ale ja to nazywam limitem, tak? Gdzieś tam jest jakaś taka granica, która się nie przekracza. Mamy już swoje lata. Wiesz, że mój poziom jest dosyć wysoki. Mój też, a jednak nie wszedłem. Co nie zmienia faktu, że... Gdzieś tam mam moment to... Do zdjęć. Do zdjęć, dobrze. No to w takim razie kilka fotek i zaraz do was wracamy. Takiej partyzantki to my jeszcze nie mieliśmy. No nie mieliśmy, Przemek, partyzantki, ale myślę, że mimo wszystko tak jest spontany. Poproszę. Patrzcie, tu drzwi pozostałości, nie wiadomo. Widziałem, czy patrzę, drzwi z góry są, czy z dołu. Stanie. No, co? Dobrze, że nie ma możliwości wyniesienia tego, bo pewnie znalazłby się już chętny, żeby je stąd wynieść. I mamy klatkę schodową. Klatka z napisami. Tu jest. Tam już jacyś eksploratorzy są. A nie, to nasz support. Sorry. Bo my tu nie przyszliśmy sami. No i zobaczcie, tutaj jest wszystko obwalone. Tak jak gdyby rzeczywiście materiał wybuchowy był na wyższej kondygnacji, która spowodowała, że to się wepchnęło. Bardzo możliwe. Takie wrażenie, bo tak jak gdyby, zobacz, sufit... On się złożył po prostu, tak, z jednej, tak, z drugiej strony, czyli siła musiała być od góry. Wiesz co, może jeszcze jest inna opcja, że po prostu zostały podcięte mocowania od dołu. Tego, wiesz co, no byśmy musieli przyjrzeć się, to poświęcić chwilę. Ale zobacz, na to. Zawiesia. I obejrzeć. No tu ewidentnie już to widać, w którą stronę ta siła działała. Stamtąd. Stamtąd, no wypchnęty. Ale czekaj, ty popatrz, co to jest. No haki do tych. Do łóżek. Do łóżek, no. No. Czyli... Czyli musiało stać w ten sposób. Czyli tak. Wiesz co, powiem ci, no jest jeszcze jedna opcja, że to po prostu pod naciskiem stropu się wygięło. Nie wiemy, z której to jest kondygnacja, ale ciekawe, bo to jest tak fajnie. Zobacz, ościeżnica. No, to jest kawałek ościeżnicy. No. Tak, i tam drzwi jeszcze są, ze znaczką. Zgadza się, a faktycznie. No, ciekawe. Tak jakby jednak uderzenie... No nie chcę gdybać, bo... Wiesz co, ja myślę, tego gdybania że... Słuchaj, za dużo takich rzeczy jest. To się nie... Takich rzeczy to się nie wysadza na zasadzie, dobra, tu położymy jeden, tu drugi. Nie, po prostu to szybko. Wypełniane materiałem wybuchowym i wysadzane. Przemek. Raum jeden. Zobacz. Pomieszczę. Ale patrz, co wykryłem. No. Znaczy, ja po swojemu myślę oczywiście, to nie, że jestem geniuszem. Tutaj musiał być przedsionek i wejścia do pomieszczeń. Wiesz, gdzie takie rozwiązanie? Być... Jak na Shilu. Tak. Jak na Shilu. Ale podobnie również jest w systemie. I tak samo... Wejście do góry, tak jak na Shilu. Zresztą Shil był budowany na podstawie doświadczeń z grupy warownej Ludendorff, Poczekaj, która była pierwszą. Ale koszary w systemie też są w podobny sposób, tylko że tam były dwa, chociaż nie wiemy, ile tu nie było wszystkie, wejść. Nie wszystkie, we wcześniejszych obiektach bym powiedział. Ale też ciekawe, zobacz, zamknięcie
Ze strony zewnętrznej. No bo przecież to jest jak w domu, tak? Tu chodzi o to, że... Tak, zamknijmy kolegów w środku, niech sobie siedzą. Nie, ale też ma zamknięcie. No chyba, że wiesz, dowódca chciał przypilnować wszystkich. Nie, ale to ma... I o godzinie... Po godzinie 20 do domu. Uszczelka, to jest, kurczę, to jest ta część mega, na którą zawsze zwracam uwagę. Uszczelka i ona jest jeszcze mięciutka, ona się poddaje. Całe szkło jest. Dobra, nie mi... też jest zawsze spotykane. Tak, właśnie, szkło w drzwiach. Judasz. Judasz, nie wiem. Zobacz, klameczka z drugiej strony też jest. Jest, ale nie ma zabezpieczenia. No, ale to nie było potrzebne. Pozostałości jeszcze dużo, pozostałości elektryki, to znaczy nie ma samych przewodów elektrycznych, ale niebieskie rury i to jest ta twoja teoria właśnie, że niektóre były żółte, niektóre były niebieskie. Znaczy to nie jest teoria, to jest przyszedł ostatnio, bo było w jednym z bunkrów gdzieś tam ponawiane. Już tylko nie pamiętam, chyba niebieskie służyły do zaciągania, czy dostarczania powietrza świeżego, tak, a żółte już były po przejściu przez wentylatornię, czy jakoś tak, albo wyrzucenie. I zobacz, to muszę samo sobie przypomnieć, bo w koszarach w systemie jest ten sam kolor podłogi. Zgadza. Też jest malowany, prawdopodobnie to jest wodoodporne, pozostałości, nie, albo dźwiękochłonne może. Tak, tak może taką jasność znam, taką dalej. To jest wyściółka, tu lepiej tak widać, to zobaczcie. I tu jest opis. A, i tutaj ją widać, jak jest dobrze rozłożona. Jaka gruba przy okazji, czyli taka wylewka to była robiona. Ty, patrz, tego to z papci wyrzucił. No ale myślisz, że to prawdziwe? No, to jasne. Z epoki? No pewnie. Jeszcze są ślady tego miecza spod Grunwaldu. Dobra, nie będę tego komentował. A poczekaj. Wkładkę jeszcze? Poczekaj, no, poczekaj. Rozmiarze. Ale zobacz, Przemek, zobacz, popatrz na to. Do czego to służyło? No jak to do czego? Element stojaka na broń. O widzisz. I co, tutaj, aha, rozumiem, tutaj z tej strony lufa. Ale nie, czy bym pokazywał. No ciekawe. I tu mamy, o, to możemy pokazać, jest pełna puszka. Puszka jest od początku do końca, jest z klapką. Ale trochę z... No trochę zdezelowana, no ale nie zmienia to faktu, że... Ktoś po prostu powyciągał i jak sądzę, znaleźli się tutaj tacy. O! No nie będę komentował tego. To co? Tak? Po calaku? Po calaku. No ale to jak Rosjanie by byli, to by było wiadomo, do czego to nie, służy. Nie, bo może oni to zostawili, jak to minowali. I taka opcja istnieje. Także, drodzy Państwo, to jest to pierwsze pomieszczenie. O, szczotka do butów. Była. Też z epoki? No jak? No przecież ja jej nie przyniosłem. No nie wiem, no. No skąd mam wiedzieć, co ty po kieszeniach nosisz? I kolejne drzwi. Na pewno drzwi nie noszę opatrunków. A szkoda. To prawda. No i mamy tutaj dużo różnego rodzaju metalowych elementów. I te elementy zostały na pewno tutaj odłożone. Czyli ktoś tutaj robi selekcję. Co nie powiem, nie podoba nam się. A tam zrobione są dwie szafeczki. Znaczy półeczki właściwie. No, jest magia. Jest prawdziwa magia. Przyznam się, że ja tutaj mam dreszcze. Dobra. Bo bardzo mi się to podoba. Ale jest jedno pytanie, które mi chodzi po głowie i go na razie jeszcze nie zadam. Rozumiem, że zadasz je na zakończenie. Nie wiem. Ale nie będziesz chciał, żebym ja znał na nie odpowiedź. Nie. Całe szczęście. Ale pytanie jest do kogo innego. Do mnie? Nie. To dobrze. To by oznaczało, że dzisiaj mogę czuć się bezpiecznie. Ale dzisiaj też taki poważniejszy odcinek. Mówię, dobra. Bo w sumie, dlaczego nie? No, to jest z jednej strony, tak my tutaj wchodzimy, ale to się wyjaśniła ta jedna z tych, jeden z tych mitów, tych historii MR-u. Przemek, ale zobacz, nasze zachowanie w tym momencie oznacza, że nie jesteśmy pajacami, którzy przychodzą, żeby sobie połazić, tylko w momencie, kiedy pojawia się coś bardzo poważnego, bo to jest jedna z poważniejszych w ciągu ostatnich lat. Niektórzy nas różnie określają. Mały. Chyba ty. Do ciebie tak często mówią, że to ten mały od łysego. Nie, bo chciałem powiedzieć o jednym, że dzisiaj jesteśmy pod tak dużym wrażeniem, że nie pajacujemy jak zwykle. Znaczy nie, my nigdy nie pajacujemy, tylko nie żartujemy i no trochę... Dobra, bo zaczynamy już nasze zwykłe. Pożegnamy się z wami za chwilę. No.
miejsca, w którym się wchodzi. Nie mam zamiaru zupełnie wam pokazywać, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, no i nie próbował tego zrobić w domu. I tak my ryzykujemy dosyć mocno. Także do zobaczenia za chwilę. Przemek, co? Bo ja zajarany do maksa po prostu. Słuchaj, ja tu trochę tak, wiesz, zarysowany. Co? Nie podobało ci się? Nie, podobało mi się. A wiesz, że nas nie widać prawie teraz? Zobacz, to... jest ciemno. Tak, no wracamy. Ale dobrze, tak, że nas... Chyba już zaczęliśmy coraz częściej takie odcinki nocne robić, nie? Zaczynamy znikać powoli. Zaraz wyjdziemy na dół. Chodź, chodź. Ja mogę zapalić światełko jak coś. O nie, nie mogę. Ale co to nie, zmieni, co nie to wiem, da? Nie wiem, gdzie mam latarkę. No dobra, to chwila będzie po ciemaku, ale zejdziemy za chwilę, bo idziemy ścieżką polną. Schodzimy z grupy warownej Ludendorff, o czym wam już mówiliśmy, ale... Uważaj pod nogi. I nawet na samym końcu tego dzisiejszego spotkania nie powiemy, w którym miejscu byliśmy. Znaczy nie, no, gdzie byliśmy, to powiedzieliśmy już, ale dlaczego, gdzie wchodziliśmy? O, o, w ten sposób. Ja poza tym nadal podtrzymuję, tak jak rozmawialiśmy, że to nie są jedyne pomieszczenia pod ziemią tutaj na grupie warownej Ludendorff. Chodź tutaj, jest trochę światła, żeby nas przynajmniej na koniec było widać. Czyli co, będziemy szukać kolejnych? No, zobaczymy, co się to znaczy, od razu chciałbym powiedzieć pierwszą i podstawową rzecz, żeby ktoś nam nie zarzucił, że podpisaliście się pod czyimś sukcesem. Nie, absolutnie. Gratulujemy i to naprawdę z całego serca tego sukcesu, prawda? Ja mam nadzieję tylko, że po prostu, że to nie służyło to wejście do grabieży, bo jak tylko poznawczo, to naprawdę świetna robota. No i wielka wiedza, mega wielka wiedza. I cieszymy się, że są ludzie, którzy potrafią odkrywać. Tylko to, co powiedziałeś. Są pewne granice tego odkrywania, żeby tam nic nie ginęło czasem, bo... No bo szkoda. Bo po prostu szkoda. Drodzy moi, dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj. Wydanie specjalne. Ten odcinek miał się nie ukazać w ogóle, bo miało nie być tego miejsca. A jak się to miejsce odkryło, to stwierdziliśmy, że być musi obowiązkowo i koniecznie i po prostu genialnie. Jeszcze mam ciarki na rękach. No, mega, Przemek jeszcze ma krew na głowie i mokre dobrze, gacie. Że nie na rękach. Sam powiedziałeś. Jeżeli będziecie wiedzieli o tego typu odkryciach, dajcie znać. Obiecujemy dyskrecję. Jak po prostu chcielibyśmy wam pokazać coś od środka, nie pokazując, w jaki sposób tam dotrzeć, żeby niepowołane osoby się nie dostały. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa. Cześć.